Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich widzów i słuchaczy. Znajdujemy się w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przed nami kolejne studium Słowa Bożego, kontynuacja studium Księgi Jeremiasza, dzisiaj poświęcona przymierzu. W dzisiejszym studium udział wezmą Waldemar, Grzegorz i Andrzej. Ja mam na imię Dariusz. Szanowni Państwo, ponieważ przed nami chwile, w których będziemy pochylać się nad Bożym Słowem, dobrym zwyczajem jest, kiedy poprosimy naszego Stwórcę, Pana Boga, o błogosławieństwo dla tego, co będziemy czynić. Dlatego do krótkiej modlitwy chciałbym poprosić Andrzeja. Boże Ojcze nasz, któryś jest w niebie, który widzisz nas w tej chwili i słyszysz, pokazujesz się serca, prosimy Cię, obdarz nas Duchem Twoim Świętym, abyśmy mogli zrozumieć słowa Twoje, które będziemy teraz studiować. Dlatego prosimy Cię, błogosław nam ten czas, abyśmy go przeżyli w Twojej mądrości, miłości i zrozumieniu. W drogim imieniu Jezus o Cię prosimy i serca dziękujemy. Amen. 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 Zastanowimy się dzisiaj na temat przymierza. Czy słowo to ma dla nas jakieś znaczenie, dla ludzi żyjących w XXI wieku? Faktem jest, że przymierze jest słowem bardzo często występującym w Piśmie Świętym, w Biblii. Stary Nowy Testament, stare Nowe Przymierze. O tym dzisiaj będziemy też mówić. Czy jest to dla nas słowo z pogranicza polityki, układów, gdzie silniejszy zawierał przymierze, układ z kimś słabszym? Czy jest to raczej jakaś więź międzyosobowa oparta na życzliwości, miłosierdziu, wierności? Przymierze w Piśmie Świętym. Pan Bóg od samego początku zawiera przymierze ze swoim ludem, zawiera przymierze z człowiekiem. Chciałbym, abyśmy porozmawiali o tym, jakie przymierza od początku, od pojawienia się człowieka na ziemi zawierał Pan Bóg z człowiekiem i na czym polega nowość przymierza, o którym mówi prorok Jeremiasz, którego słowa czy studium kontynuujemy w dzisiejszych rozważaniach. Tak, zapytałeś, czy to określenie przymierze ma jakieś znaczenie dzisiaj. Myślę, że tak. Może niekoniecznie tak to nazywamy. Może dzisiaj to jest raczej jakaś umowa czy zobowiązanie, ale sama istota chyba w dalszym ciągu funkcjonuje. I to zarówno na takich szerokich płaszczyznach politycznych, państwowych czy biznesowych między różnymi firmami, korporacjami, jak i w relacjach indywidualnych, jak choćby małżeństwo. To też pewnego rodzaju przymierze, kontrakt, umowa. Tak, dziękuję. Andrzeju? Ja uważam, że przymierze to już w takim razie, raczej w dzisiejszych czasach jest bardziej takie archaiczne. Mało się spotyka przymierze, raczej prędzej się używa słów takich jak umowa, przysięga, tak, ślub, czy coś takiego. I na samym początku właśnie deklaracji Pana Boga po potopie, kiedy mówi, że zawiera przymierze, to właśnie tak jest jednostronna deklaracja z Pana Boga, od strony Pana Boga. Mhm. Ja uważam, dlatego gdyż przecież kiedy boleje w sercu swoim, że ludzie grzeszą straszliwie i że w nich już nie ma w ogóle duchowości, tylko jest same ciało, i kiedy niestety dopuszcza ten kataklizm potopu, kiedy następuje zawarcie tego przymierza, to jest właśnie takie z jednej strony tylko od Pana Boga deklaracja. I nic nie wymaga od człowieka, właściwie nic. Tak. No i to jest właśnie bardzo ciekawe. Tak. W tym i chyba w innych przymierzach też
możemy taki wniosek wyciągnąć, że Pan Bóg dysponujący wszechmocą i wszechwiedzą idzie na układ, na przymierze z nic nieznaczącym człowiekiem, który mógł zginąć w każdej chwili, a tutaj reprezentanta ludzkości w postaci Noego wybiera jako partnera swojego. To jest ogromny zaszczyt dla człowieka. Tak. I taka dysproporcja. I powiedziałeś, że to Bóg mówi, tak. Oferuje wszystko. A Noe nie ma nic do powiedzenia, nic do zaoferowania. Mało w takim razie moglibyśmy zapytać, czy przymierze jest potrzebne Panu Bogu, czy człowiekowi? A jeżeli Panu Bogu, to po co? W tym przypadku chyba potopu, kiedy pokazuje się na niebie tęcza, to jest jakby Pan Bóg przypomina, że jeśli złożył deklarację swoją, ze swojej strony, że nigdy więcej nie ukaże żadnego stworzenia wodami potopu, to można powiedzieć, że Pan Bóg mówi, pamiętaj o tym, że jak ja coś mówię, coś obiecuję, to na pewno to spełnię. Co takiego charakterystycznego jest w tym przymierzu, można powiedzieć, tęczowym, zawartym z Noem, z tą garstką ludzi, która ocalała z potopu? Widać, no i z mnóstwem zwierząt. Pan Bóg, ja uważam, że Pan Bóg jest ma ogromne poczucie humoru. Piękna, bo swoje piękne, no to trzeba być naprawdę arcymistrzem w poczuciu piękna. Ale co jeszcze ciekawe, nie tylko z człowiekiem, ale tam jeszcze ze zwierzętami. Właśnie. Z różnymi zwierzętami. A znak ten, czy Pan Bóg mówi, jak ja spojrzę, to przypomnę sobie, ale jak ty popatrzysz, ty, Noe, popatrzysz na tęczę, to też przypomnij sobie o tym, że zawarliśmy takie przymierze, tak. Taką umowę. I że ja jestem, ja kocham, ja miłuję. I że nigdy więcej nie ukażę w ten sposób. Tak. To jest cudowna obietnica. Taki komfort mamy, wiemy o tym. To, co mnie zastanawia w tym przymierzu zawartym z Noem, to jest to, że zauważcie, w swojej wspaniałości, w swoim miłosierdziu Pan Bóg zatroszczył się o godność zwierząt. Tak. Zwierzęta były dotychczas traktowane tak utylitarnie. Były dobre o tyle, o ile mogły być pożyteczne dla nas. A Pan Bóg powierza człowiekowi w opiekę, troszczy się o godność zwierząt. Tu właśnie ciekawe jest również to, że Pan Bóg, gdy właśnie mówi o tym przymierzu, nie tylko z człowiekiem, ale również ze wszelkim zwierzętem, znaczy to, że Bóg jest dokładny w tym, co robi i przewidział każdy detal, każdy szczegół, żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik, jak to nieraz mówimy. Tak. Po co ten obraz tęczy? Znakomite pytanie. Ja uważam, jak już wspomniałem, że Pan Bóg ma tak ogromne poczucie piękna, że wszystko, co stworzył, jest nadzwyczaj piękne, że po prostu cieszyło oko człowieka, że Pan Bóg, jeśli coś obiecuje, to na pewno dotrzyma zawsze. I w tym momencie, ile razy człowiek przeżywa burzę, kiedy słońce świeci i deszcz pada, to właśnie sobie przypomina ten moment, że już nigdy więcej nie będzie człowiek ukarany przez wody potopu. Tak. W naszych warunkach tęcza pojawia się po pewnych trudnościach. Nie pojawia się, kiedy jest ciepło, miło i przyjemnie, tylko jak jest zachmurzenie, właśnie jakieś opady, tak. To tak samo w naszym życiu. Pamiętajmy o tym, że w naszych życiowych trudnościach Bóg ma przygotowaną tęczę, żebyśmy za tych naszych trudności zobaczyli Bożą tęczę. Pięknie. Kiedy czytałem ten fragment, muszę wam powiedzieć, że odkryłem jakąś taką, jeśli można tak powiedzieć, romantyczną duszę Pana Boga, który miłuje piękno i wykorzystując, wydawałoby się, zwykłe zjawisko przyrody, dzisiaj wytłumaczalne i wcale nie dziwne, ale potrafi
zwrócić człowiekowi właśnie uwagę na to piękno. Popatrz i zachwycaj się. Mhm. To piękne. Jeszcze byłem świadkiem, może nie tylko ja, pewnie każdy z nas, że też była właśnie podwójna tęcza. Czyli jakby taka podwójna obietnica Pana Boga, że tak jak właśnie powiedziałeś, że tęcza zawsze się pojawia po pewnych problemach, po burzy. Także to jest też taka obietnica, że Pan Bóg nas nie opuści, że będzie nas prowadził i nawet ta podwójna tęcza to jest coś niesamowitego. Tak. I ciekawa rzecz, że to pierwsze przymierze wypływa od Pana Boga, tylko nic nie żądając w ogóle w zamian od człowieka. Kompletnie nic. Tylko stwierdza, że od tego momentu nigdy żadne stworzenie nie będzie ukarane wodami potopu. Następne przymierze, jakie Pan Bóg zawiera z ludźmi, zawsze stawia pewno, może nie warunek, ale mówi, jeśli będziesz to pełnił, to ja dotrzymam takiego i takiego, takiej i takiej obietnicy. Czyli poznaliśmy przymierze, nazwijmy to tęczowe, zawarte z Noem, które uczy tego, że Pan Bóg jest Bogiem piękna i zainteresowany jest w tym, żeby człowiekowi na tej ziemi, ale nie tylko jemu i zwierzętom, żyło się dobrze, w pewnej harmonii, zgodzie. Lekcja nasza zwraca uwagę następnie na przymierze zawarte z Abrahamem. Czego to przymierze nas uczy? Dlaczego konieczne było może odnowienie takiego przymierza? Czy czego chciał nas Pan Bóg nauczyć przez to, iż zawiera przymierze z Abrahamem? Minęło troszeczkę lat i Pan Bóg obiecuje coś Abrahamowi. Nam też obiecuje. Też nam obiecuje nową ziemię. I też chce zawrzeć albo zawiera z nami przymierze. Myślę, że Abraham był takim reprezentantem nas. Wyrusza do nowej ziemi. To jest piękne, że Pan Bóg, można powiedzieć, w pewnym sensie doświadcza Abrahama, gdyż mówi, wyjdź z tej ziemi, do której ci wskażę. Zostaw ten rodzinny dom i do której ziemi ja ci powiem idź. I po tym, że Abraham po prostu nie pytał się dlaczego, po co, tylko się od razu przeniósł tam, Pan Bóg nabrał do niego jakby zaufania i w tym momencie zaczyna z nim rozmawiać. Więc na przykład mówi, rozmnożę cię wielki naród, tak, są gwiazdy na niebie. I Abraham cały czas obdarza Pana Boga ogromną ufnością i wierzy w to, co Pan Bóg mówi. I dlatego jest mu poczytane za sprawiedliwość. Tak. Wiara. Proponowałbym, żebyśmy sięgnęli do Biblii. Grzegorzu, gdybym cię mógł prosić o odczytanie z Księgi Rodzaju, z 17 rozdziału, wiersze od 1 do 8. A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił. Oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie, i ustanowię przymierze moje między mną a tobą, i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, i potomstwa Twego po Tobie, ziemię, na której przebywasz jako przechodzeń, całą ziemię kananejską dam Tobie i potomstwu Twemu po Tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Będziesz ojcem wielu narodów. W jaki sposób Abraham miał się stać ojcem wielu narodów, skoro miał kłopoty po prostu z posiadaniem dzieci? To, co uczy nas
księga na temat Abrahama i przymierza Pana Boga z Abrahamem, to jest znów coś innego, przezwyciężanie pewnych rzeczy niemożliwych. Uwierz w coś, co jest niemożliwe, w coś, co przekracza zdolności twojego myślenia, twojego pojmowania. Tak sobie wyobrażam, że Pan Bóg wziął pod rękę Abrahama i pokazał mu: słuchaj, możesz mieć potomstwo, twoje będzie tak liczne jak te gwiazdy, czy jak piasek morski. Abraham się zastanowi: Panie Boże, no ale w jaki sposób? Ja jestem stary, moja żona też w podeszłym wieku, nie możemy mieć razem dzieci, jak się to stanie? No, uwierz. Przezwyciężanie tego, co jest niemożliwe. Taka ciekawa pedagogia, kiedy Pan Bóg bierze nas za ręce i mówi: nie martw się, uwierz po prostu, że niemożliwe jest możliwe. Ciekawa jest też reakcja Abrama na to, co Bóg mówi. Tekst biblijny bardzo krótko mówi, że upadł na twarz. Tak. Czyli no, nie mógł nic reprezentować, nie mógł się ani bronić, ani tłumaczyć, ani obiecywać czegoś. Nic. W takiej pokorze przyjmuje to tę Bożą obietnicę. Nawiązując do tych układów czy porozumień, o których wspomnieliśmy na początku, no to też Abraham, chociaż był bardzo bogatym człowiekiem na owe czasy, też nic nie może Panu Bogu oferować. Pada na twarz i słucha, przyjmuje to. Czy nasza postawa też jest taka, kiedy rozmawiamy z Panem Bogiem, albo kiedy On do nas mówi przez swoje słowo, czy różne inne sposoby? Pięknie zaczyna właśnie, bo Pan Bóg się na mnie przedstawia. Mówi, że jestem Bóg Wszechmogący i chcę od ciebie, abyś był doskonały. Ciekawa rzecz, że Pan Bóg wciąż powtarza przez całą Biblię, że chce, żebyśmy byli doskonałymi, jak On jest doskonały. I On zwraca się do naszego, można powiedzieć, no, tego ojca wiary, Abrahama, właśnie w ten sposób. Chcę, żebyś był doskonały. Tak. I wtedy dopiero zaczyna z nim rozmowę, że spełni to, co on nawet jemu się nie wydaje możliwe do spełnienia. Tak, i pokazuje drogę do doskonałości. Tak. Mówi: bądź doskonały, możesz być doskonały, tak. A ja ci pokażę drogę, jak to osiągnąć. Ze mną. Tak. Przezwyciężanie naszej ograniczoności, jeżeli można tak powiedzieć, ludzkiej. No i piękne świadectwo, później już w Nowym Testamencie wystawione Abrahamowi, że Abrahamowi ta wiara, to uwierzenie, to zawierzenie, podporządkowanie się woli Pana zostało poczytane za sprawiedliwość. Ale jaka w sumie prosta wskazówka. Trwaj w społeczności ze mną. Tak. To pięknego. I koniec. I to wystarczy. Tak. I bądź doskonały. I tylko, że te proste rzeczy są najtrudniejsze. Otóż to. No ale jak powiedział Pan Bóg, bądźcie świętymi, jaką ja jest święty, a ludzie myślą, że tą świętość mogą zdobyć jakimiś tam wysiłkami swoimi. A Pan Bóg dalej mówi, ja tylko mogę uświęcić. Więc w związku z tym, jeśli my nie przyjmiemy Pana Boga do siebie, do wnętrza, nigdy nie będziemy w żadnym przypadku świętymi. I na to nie liczmy. Jakiekolwiek sposoby nie zdają egzaminu. Tak. Kochani, następne przymierze. Abraham rozwinął się w większy naród. I następne przymierze, na które zwraca uwagę nasza lekcja, to jest przymierze tak zwane synajskie. Naród izraelski, który już wyszedł z niewoli egipskiej, znajduje się na pustyni. Pan Bóg daje pewne przepisy, reguluje życie w tym narodzie, daje swój dekalog, który jest w zasadzie podstawą prawną nie tylko ich, ale wszystkich chrześcijan, całe późniejsze, można powiedzieć, prawodawstwo gdzieś tam w mniejszym czy większym stopniu zasadza się na przepisach dekalogu. Piękna scena, kiedy
Mojżesz z wybranymi osobami wstępuje na górę Synaj i cały naród w tej pięknej uroczystości, w pięknej aurze mówi: tak, spełnimy to wszystko, co nam Pan Bóg przykazał. Jest fajnie. To jest naprawdę dobre prawo. Podporządkujemy się temu. Wiem, że to jest dobre. Jak czytamy dalej, Mojżesz wstępuje na tą górę, przebywa tam 40 dni. I co się dzieje z narodem izraelskim? Troszeczkę wykroczymy z tego, na co zwraca uwagę nasza lekcja, ale myślę, że to jest ważne. Jak reaguje ten naród izraelski, który przed chwilą mówił, że to jest takie piękne i zachowają wszystko, co Pan Bóg im przykazał? Upływa 40 dni, nie tak dużo. Ale ciekawa rzecz, bardzo dobry temat poruszać, dlatego gdyż jest takie przysłowie, kto z kim przystaje, takim się staje. Izraelici przez tam setki lat byli w niewoli u Egipcjan i nabyli pewnych zwyczajów, mimo że trzymali się niby teoretycznie Pana Boga, ale w gruncie rzeczy obyczaje ich egipskie w ich sercu były tak zakorzenione, że jak tylko Mojżesz się oddalił na te 40 dni, to natychmiast sobie przypomnieli, że przecież właściwie my możemy świętować tak jak w Egipcie. Zrobimy sobie cielca złotego. Siła będziemy, przyzwyczajenia. Tak, i będziemy kontynuować swoje zwyczaje. Myślę, że to jest konsekwencja tych słów, o których wspomniałeś. Wszystko uczynimy. O. Wszystko zrobimy. My zrobimy. No ale teraz jak to zrobić? No właśnie mieli pewne wzorce, o których wspomniałeś, wyniesione gdzieś tam z tyłu głowy, że to należy tak i tak. Należy się starać, należy coś zgromadzić, zrobić własnymi siłami. Ale przed chwilą powiedzieliśmy, że Pan Bóg tak prosto powiedział: trwaj w społeczności ze mną. Brak społeczności z Panem, no, prowadzi do tej społeczności. Natychmiast człowiek się oddala. Natychmiast. I jakie są skutki? Znamy te historie opisane. Dlaczego tak się stało? Pan Bóg był za trudny. Naród izraelski potrzebował jednak jakiegoś widocznego przewodnika, bo przecież Pan Bóg prowadził ich od wyjścia z Egiptu. No i nagle tego Mojżesza zabrakło na te 40 dni. Aż ja tu jeszcze wspomnę, taka siła przyzwyczajenia. Jak oni byli w tej niewoli, to może by to przyrównać do nas. Jeżeli jesteśmy w tej niewoli grzechu, to jednak te przyzwyczajenia są w nas. I nawyki. Nawyki są w nas i naprawdę jeżeli my nie będziemy trwać w społeczności z Bogiem, tak jak tutaj padały uwagi, to będzie nam trudno przezwyciężyć te pokusy, które gdzieś w nas są. No niestety, w nas są takie pokusy, żeby wziąć to wszystko w swoje ręce i tylko iść, tak jak tutaj mówił naród, że my to zrobimy. Tak. No właśnie. Z jednej strony jako naród jesteśmy tak bardzo skłonni do wygłaszania pięknych deklaracji, a już co innego jako pojedynczy ludzie. Taka też mi się myśl nasuwa w związku z tym, że zauważcie, gdzie braknie idei Boga, braknie Boga mieszkającego w umyśle naszym, to natychmiast rodzi się miejsce dla bożków. Można powiedzieć, że nasze życie nie znosi próżni. Jeżeli zabrakło Boga w narodzie, natychmiast pojawiają się inne bożki, które wchodzą na to miejsce. I to, co Grzegorz mówił, że przyzwyczajenie, jak mówili kiedyś starożytni, jest drugą naturą człowieka. Przykre. Tak. Czasami podświadomie się to zupełnie dzieje, ale wracamy do tych nawyków dobrych czy złych, ale gdzieś zakorzenionych w nas. Chciałem jeszcze dodać, że to przymierze, które jest zawarte na górze Synaj, gdzie Mojżesz otrzymuje od Pana Boga 10 przykazań, to jest w pewnym sensie duży problem, dlatego gdyż wiele ludzi uważa, że to już nieaktualne są te przykazania, czy to przymierze jest nieaktualne. Ale dla mnie bardzo jest ciekawa rzecz, że w ostatniej księdze Starego Testamentu, w księdze Malachiasza, w ostatnim rozdziale, trzecim, Pan Bóg mówi: pamiętajcie o,
zakonie, które dałem Mojżeszowi na górze Choreb. Czyli Pan Bóg przypomina, ile już setek lat, można powiedzieć, minęło, a Pan Bóg mówi, pamiętajcie o tym przymierzu, jakie zawarłem z wami na górze Choreb przez mojego sługę Mojżesza. Mało tego, mógłbym dodać jeszcze dalej, że w objawieniu świętego Jana, chyba w wierszu w 14 rozdziale, jest napisane, że tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boże i mają wiarę Jezusa. Czyli można powiedzieć, że w ostatniej księdze Nowego Testamentu znów te przymierze przypomniane jest. Właśnie zachowywanie przykazań Boże. Tak. Mhm. A jeśli ktoś mówi, że to już minęło, to Jezus Chrystus powiedział, że prędzej niebo i ziemia przeminą, niżeby jedna jota czy kreska miałaby odpaść z prawa. Czyli można powiedzieć, przymierze, które Pan Bóg zawarł na górze Synaj czy Choreb, bo to tak różnie nazywane jest, jest niezmienne i wieczne. Tu jeszcze dodam taką rzecz, że Pan Bóg poprzez również to prawo też objawił siebie, swój charakter. I to się potem będzie przewijało przez całą Biblię i nawet w końcowych wydarzeniach też ten Boży charakter, czyli Boże przekazania będą tutaj odgrywały taką kluczową rolę, jeżeli chodzi o nasze trwanie przy Bogu. No właśnie, tak. Grzegorz dobrze zaznaczył. Pan Bóg dał to prawo, czyli przymierze zawarł z nami, z miłości do nas i dał samo najlepsze rozwiązanie w naszym życiu tu, teraz na ziemi. Abyśmy byli tu szczęśliwymi teraz. Tylko można powiedzieć, uznając i szanując prawo boskie. Nic więcej nie potrzeba. I to jest nieprawda, jak ktoś mówi, że to jest trudne. Jest bardzo łatwe, tylko trzeba kochać Pana Boga. Na czym więc polega taka nowość przyjęcia tych przykazań? Bo jak wiemy, no one się ciągle, jeżeli mowa o przymierzu, to gdzieś powraca Boże prawo, Boże przykazania. Można żyć w reżimie Bożych przykazań, albo można żyć w wolności, w nowości i w miłości Bożych przykazań. Kiedy one stają się dla nas reżimem, a kiedy wolnością? O, bardzo dobre pytanie. Myślę, że na to pytanie po części odpowiada nam Jeremiasz, który jest jednak przedmiotem naszego studium. Grzegorzu, gdybym cię mógł prosić o odczytanie tekstów, które są kluczowe w tej dzisiejszej lekcji z 31 rozdziału proroctwa Jeremiasza, tam od 31 wiersza. Nowe przymierze. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak, właśnie ten 34 werset jest bardzo ciekawy. Nie będą mówić, poznajcie Pana. Tak, wszyscy. Czyli nie będzie jakiegoś przymusu, przymuszania, że musisz robić to i to w taki, a taki sposób, bo tylko to jest właściwe. Tak. Natomiast dalej tekst mówi, odpuszczę ich winę, grzechu ich nie wspomnę. No, jeżeli coś takiego zaistnieje w moim przypadku, każdego człowieka. To mnie nikt nie będzie musiał pouczać, bo ja z wdzięczności za to będę się starał szanował. Robić to, co najlepsze. Będę starał się szanować to prawo Boże. Dziękuję. Chciałbym zwrócić uwagę na to, jak niesamowitym takim badaczem, niesamowicie spostrzegawczym człowiekiem był Jeremiasz. On wcześniej mówił ciekawe rzeczy, że serce ludzkie jest zdradliwe, niepoprawne. I doszedł do takich radykalnych spostrzeżeń. To
mówił w 13 bodajże rozdziale swojego proroctwa. Czy Etiopczyk może zmienić swą skórę, czy Lampart może odmienić swe pręgi, czy człowiek ma na to wpływ, żeby pozbyć się tego? Ktoś powiedział bardzo pięknie, że człowiek jest tak zniewolony, iż staje się więźniem własnej wrogości do Boga. Czyli Jeremiasz, myślę, spostrzegł coś takiego. Dla mnie jest to niesamowicie odkrywcze, że nie mamy wpływu na te rzeczy. Dlaczego tak mówi w 31 rozdziale o tej konieczności wyrycia, wypisania prawa we wnętrzu człowieka, na sercu? Nie jestem w stanie odmienić swojej natury, tak jak człowiek ciemny nie jest w stanie odmienić koloru swojej skóry. Może to zrobić tylko Bóg. I no właśnie. On obiecuje, że on złoży ten zakon w sercu. Tak, tak jak Dawid w psalmie 51 pisze i prosi zarazem: serce czyste stwórz we mnie. To ma być to serce czułe, serce mięsiste, a nie kamienne. Tylko Bóg to może zrobić. My sami siebie nie jesteśmy w stanie się zoperować, zmienić swojego serca. I tu jest cały ten problem, że to nie da rady. Absolutnie. Dlatego... Bo Bóg ceni sobie tylko służbę, oddanie takie dobrowolne, z miłości. Absolutnie. A nie wtedy, jeżeli jeden drugiemu nakazuje: musisz, bo inaczej będzie źle. To się Panu Bogu nie podoba. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli otworzysz, to wejdę i będę z Tobą wieczerzał. To będzie uczta. Więc Jezus, będąc na ziemi, sam mówił: ja z siebie nic nie mogę uczynić. Więc jeśli Jezus, nasz mistrz, odkupiciel, można powiedzieć Pan i Władca, mówił sam, będąc na ziemi, że sam z siebie nic nie może uczynić, to my, tym bardziej, jako ludzie, nic z siebie nie możemy uczynić. Dlatego jeśli puka do naszego serca i my otworzymy i wejdzie do naszego serca, tak Paweł wtedy pięknie mówi: nie żyję ja, tylko żyje we mnie Chrystus. A on jest pełen mocy i chwały i czyni wielkie cuda. A my jesteśmy pełni wiary i wierzymy w to. Tak. I wtedy to się staje. Wtedy znika też to napięcie na tej linii. Chcę, rozumiem, wiem to, ale jest coś, co nie pozwala mi to wprowadzić w życie. Apostoł Paweł w jednej ze swoich wypowiedzi mówi, bolejąc strasznie nad tym, że wiem, co jest dobre i chciałbym to czynić, ale nie mogę, czyli gdzieś we mnie się to trze. Wiem, co jest dobre, chciałbym natura, to czynić, ale nie mogę. Ale gdzieś jest to spięcie na linii wiem i wolę i chcę. Dlatego my jeszcze, tak to tam, toczymy taki bój wiary każdego dnia, gdzie ta natura nasza ściera się z tą naturą Bożą. I tutaj właśnie musimy każdego dnia toczyć boje, żeby jednak ta nasza natura cielesna jednak malała, a ta natura duchowa wzrastała każdego dnia. Tak, na samym początku właśnie Pan Bóg bolał w sercu, że stworzył człowieka, gdyż człowiek okazał się tylko ciałem. A Pan Bóg chciał, żeby Duch Jego Święty mieszkał w ciele człowieka. A człowiek niestety pozbył się całkowicie ducha i chce tylko używać samego ciała. I konsekwencje widzimy teraz każdego dnia. Jeżeli można, cała ta wypowiedź w 31 rozdziale Księgi Jeremiasza jest w takim bardzo smutnym kontekście, bo cały czas Jeremiasz i inni prorocy napominają nie jednego króla, a wielu, a ci nie słuchają. Ani król nie słucha, ani naród nie słucha. I Bóg musiał użyć bardzo radykalnych środków. I tak jak już wcześniej mówiliśmy, że tęcza pojawia się w czasie tych trudności, tak i tutaj, kiedy ten istnienie tego narodu to wisiało na włosku, nie wiadomo czy tak, czy w ogóle Pan Bóg będzie kontynuował to, przepraszam, to określenie, tę zabawę z tym narodem, to wybranie, to Pan Bóg daje
odnawia jakby to przymierze. Tak. Tak. Tutaj. I to chwała Panu Bogu, że w takich trudnych momentach pojawia się ze swoim słowem, ze swoją obietnicą, z tym swoim wyciągnięciem ręki. Tak jest powiedziane w Księdze Joba, że Pan Bóg otwiera oczy przez cierpienie. I naród izraelski, który całkowicie odwrócił się od Pana Boga, bo przy tam ostatnich tych króli, które studiowaliśmy, to jeden, gdzie jest napisane, że gorzej postępowali niż naród kananejski, który został wytępiony. Tak. Jeszcze gorzej postępowali, więc nie miał innego wyjścia. Powiedział, musicie w takim razie zebrać to, co się siejecie. No i kazał zebrać im zamysły ich serca, no i ich czynów. No i wysłał z tym na 70 lat do Babilonu i tam dopiero otworzyły mi się oczy w pełni i mogli wrócić w pokorze serca do Pana Boga, w pełni radości, że nareszcie już wiedzą, o co chodzi. Tak. Tu chciałem dodać jeszcze taką myśl ciekawą, że początki narodu izraelskiego rodziły się w strasznych bólach. Nawet sam fakt, że Abraham musiał ofiarować swojego syna Izaaka, kiedy dostał taki nakaz od Boga, toczył w sobie niesamowity bój. A więc nawet ten fakt, oczywiście to wszystko wskazuje na Pana Jezusa, ale jak to wszystko rodziło się w bólach, w takim cierpieniu, ale Pan Bóg przewidział to wszystko i Abraham w tym właśnie zwyciężył. Zaufał Panu Bogu. Tak, do końca. Nie myślmy, że ten bój nas ominie, że wszystko w naszym przypadku to będzie tak łatwo i prosto. To nie są proste sprawy i proste decyzje. Tak, tak. Jak zresztą w objawieniu świętego Jana jest napisane wyraźnie, wiele razy powtarza, kto zwycięży. Czyli nie ten, który po prostu siedzi i mówi, no Panie Boże, przyjąłem Ciebie, w związku z tym wszystko mi się należy teraz. Tam widać wyraźnie, każdego dnia trzeba z tą starą naturą, tą tradycją po prostu grzeszną na tyle postawić czoła, że na pewno powiedzieć nie, jestem innym człowiekiem. Tak, teraz mamy ostatnie przymierze, które Jezus mówi. Tak. To przymierze jest potrzebna ta przemiana serca, gdzieś przemiana całego myślenia. No to właśnie te przymierze najpiękniejsze, które nas, ludzi wszystkich na całej ziemi spotkało, to jest, co Jezus powiedział. Daje nowe przymierze w Jego krwi, który kładzie za nas swoje życie. Ludzie sobie nie zdają sprawy, bo to przerażających cierpieniach ciała i ducha. Nie wiem, jak można mieć taką miłość i oddać swoje życie za tych, którzy w większej części są niewdzięczni, nie widzą tego i nie chcą widzieć. Przeczytajmy te słowa, które tak pięknie mówią o tym nowym przymierzu we krwi. Słowa Pana Jezusa. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Jakaż piękna analogia do winnego krzewu. Tak, i to, co było przedstawiane, te przymierza, o których mówiliśmy w różny sposób, czy to przez tęcze, czy przez przykazania, czy za pomocą innych symboli, bo o wszystkich nie mówiliśmy. Tak. Tutaj stały się faktem. Takim ukoronowaniem. Ukoronowaniem. Pan Jezus przychodzi osobiście. Już nie w jakichś tam przez proroków, jak to się mówi, przy powieściach. Oto to jest przymierze we krwi mojej, która za was się wylewa. No i wspominając to, kiedy uczestniczymy w łamaniu chleba, w piciu wina, pamiętajmy o tym przymierzu, które już zostało zrealizowane. To już
nie jest obietnica, to jest fakt. Tylko przyjąć. Tylko przyjąć. Znów za darmo. Znów za darmo. I nic z naszej strony. Nic. Tylko w pokorze i w wierze przyjąć. Podziękujmy za ten czas, jaki nam dany był dla rozważania i wspominania tej wielkiej miłości i wspaniałości Pana Boga. Za to, że przypomniał nam, iż miłość objawia się w działaniu, w tej wymianie przyjmowania i dawania. Tego, że przypomniał nam, iż to przymierze istnieje od samego początku, które zawierał kiedyś z Adamem i Ewą, z Noem, a które za każdym razem przypominamy sobie, kiedy sięgamy po chleb i po wino w czasie Wieczerzy Pańskiej. Abyśmy zawsze mieli to na myśli, że nasze życie jest we krwi Pana Jezusa. Amen. W cierpieniu. Módlmy się. Ukochany nasz Panie i Ojcze, wdzięczni jesteśmy ogromnie Tobie za to studium, za przypomnienie tych prawd, które są ponadczasowe, wielkie i które uczą nas tego, że od samego początku, Panie, kiedy stworzyłeś ziemię, stworzyłeś człowieka, chciałeś być obecny z nami każdego dnia. Chciałeś być obecny z każdym i chciałeś, aby nasze życie na tej ziemi było życiem szczęśliwym, dobrym. Było życiem w komunii, w społeczności, razem z Tobą. Dziękujemy, Panie, że przypomniałeś nam to, że nasze szczęście i nasze dobro kosztowało tak dużo, bo kosztowało życie Twojego Syna. A teraz przypominasz nam, Panie, o tym, kiedy sięgamy po kielich krwi, że jesteś Ojcem tak wspaniałym, że chce być obecny zawsze z nami. Prosimy, Panie, o błogosławieństwo dla nas i dziękujemy raz jeszcze za to studium i za Twoją obecność. W imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Chciałem podziękować bardzo uprzejmie Państwu za dzisiejsze studium, podziękować moim przyjaciołom Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, Andrzejowi, Grzegorzowi i Waldemarowi. I pragnę zaprosić Państwa na kolejne studium z Księgi Jeremiasza. Tym razem będzie to temat powrót do Egiptu. Thank you.